Wstajesz i wiesz, na pogodę dziś nie możemy narzekać. Tak jest. I jeszcze z Dorotą Gardias będziemy Państwu opowiadać, w której niewielkiej części naszego kraju będzie pochmurno. Ale proszę Pana, patrząc na to, że jest, patrząc na kalendarz i na mapy, to jest równanie prosto. Polexit jest możliwe, a ryzyko śmiertelnie poważne, ostrzega Donald Tusk. Wczoraj rozmawiał z dziennikarzami przy okazji przesłuchania go przez Komisję do spraw Amber Gold. Były premier był pytany o sytuację w kraju i działania władz. A po wczorajszym 7-godzinnym przesłuchaniu Donalda Tuska przed Komisją do spraw Amber Gold pojawiło się pytanie, czy szef Rady Europejskiej stawiłby się przed Komisją do spraw VAT-u. Komisja ta bada wyłącznie okres rządów PO-PSL pod kątem wyłudzeń podatku VAT i reakcji instytucji państwa. Przewodniczący tej komisji mówił w Faktach po Faktach, że są pytania, które chciałby zadać byłemu premierowi. Ja bym gitarę też. To gitarę Prince'a bym chciał. Bardzo oj, też bym chciała gitarę Prince'a. Jak ja bym wam zagrał, gdybym potrafił. I zaśpiewał też? I zaśpiewał. Ja bym zaśpiewała. Oczywiście, że tak. Małgosiu. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Byłaś jedną z uczestniczek teledysku Roberta Palmera, więc tak muzycznie się czy by chciał być oryginalny, się okazało, że jest podróbą. Nie można tak myśleć. Udoskonalony model, może tak. Dziękuję bardzo. Update, tak, albo upgrade. To teraz już czas na pogodę, Małgosiu. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję. Dobrze, Dorotko, to powiedz tak. Pogoda też ma update w stosunku do tego, co było wczoraj. No dziś tak. Lepiej.